Witajcie, kochani. Chciałabym się najpierw pomodlić, Panie. Spraw, żebym to nie ja mówiła, tylko żebyś Ty mówił. Bo tak jak Marcin mówił, temat jest trudny. To był temat, który zawsze był dla mnie trudny, bo moje życie polegało na tym, że się bałam, dopóki nie poznałam Jezusa. I do tej pory Jezus mnie szlifuje, bo wydaje mi się, że już w ogóle się niczego nie boję, ale są momenty, kiedy jednak ten lęk przychodzi. Jak dostałam ten temat, dowiedziałam się, to zaczęła mi przechodzić przez głowę cały czas taka piosenka. Jest taka piosenka Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. I po prostu cały czas w głowie chodziła mi ta piosenka. Mówię, Panie, czy ja Cię tak trzymam za tą rękę? Cały czas, czy Cię w ogóle nie puszczam? Czy Ty cały czas jesteś ze mną? I tak sobie właśnie pomyślałam o dzieciach, że dzieci z ufnością trzymają rękę rodzica. Mają przejść przez ulicę ruchliwą. Nie robią tego same, jak są małe, tylko czekają z rodzicami, bo wiedzą, że rodzice je przeprowadzą. Czy jadą nad morze i tam są ogromne fale, wchodzą w morze i podskakują na tych falach, ale tylko z rodzicami za rękę. Nie zrobią tego sami, jak są mali, bo się boją. No właśnie, nie boimy się wtedy, kiedy jest miło, łatwo i przyjemnie. Ale nie zawsze tak jest. Nawet często tak nie jest. I było kiedyś któreś z nabożeństw, na którym było słowo wstępne i mówił je Mateusz. Mówił Mateusz o uciszeniu burzy. I wtedy nagle pojawił mi się taki obraz, bo muszę najpierw to może przeczytać, wtedy powiem o tym obrazie. Mateusz mówił z Mateusza 8, 23 do 26. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. On rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Wyobraźcie sobie, jak Mateusz mówił o tym słowie, to mnie przyszedł taki obraz, że ja jestem na tej łodzi razem z tymi ludźmi, z apostołami. A obok mnie spokojnie śpi Jezus. I On po prostu jest. I ja tak sobie wiosłuję na tej łodzi życia. I tak sobie wiosłuję i wtedy, kiedy jest spokojnie, tak jak u nich było spokojnie, było wszystko w porządku. No ale przychodzą burze. No przychodzi jedna burza. Z tą burzą to już tutaj kiedyś stałam. Straciłam mieszkanie. Złamało mnie to w tamtym momencie. Ale wyobraźcie sobie, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. On wydaje nam się, że śpi. Ale On wtedy, kiedy trzeba, to działa. Tak jak uciszył wiatr, uciszył burzę, tak samo u mnie uciszył. Wyobraźcie sobie, że kiedyś dawno zgłosiłam wniosek do takiego towarzystwa,
o mieszkanie i tak o nim nawet zapomniałam. I w momencie, kiedy straciłam to mieszkanie, dostaję informację na maila, żebym przyszła uzupełnić dokumenty. A dokumenty właśnie dotyczyły tego mieszkania, w którym teraz będę mieszkać. Pan jest wielki. To On dba o nas. Ale ja się bałam. Miałam taki moment lęku, taki moment, że straciłam na chwilę wiarę. Ale Bóg nas zawsze w takich momentach podnosi. Zawsze. I zawsze znajduje rozwiązanie. On ma wszystko pod kontrolą. Takich sytuacji możemy mnożyć w naszym życiu. Później miałam problem z remontem, ponieważ musiałam to mieszkanie wyremontować. I wyobraźcie sobie, że trafiłam tam na takiego zarządcę, który był tylko na nie. Wszystko, co miałam zrobić, bo miałam określony wymiar płytek, który miałam tam mieć, określony kolor, wszystko, no to było tak nierealne były wymagania, że było to trudno znaleźć. I co mu pokazywałam, było niewłaściwe. Już mówię, no nie wiem, co mam zrobić. Rozłożyłam ręce, mówię, ja sama nie dam rady. Zadzwoniłam, wyobraźcie sobie, Pan Bóg pomaga też przez ludzi. Zadzwoniłam do pastora. Mówię, pastorze, no nie radzę sobie, no nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Po prostu w ogóle nie mogę pójść do przodu z tym remontem, a mam określony termin, muszę się jego trzymać. Mówi, nie bój się, zadzwonię. Wreszcie sobie zadzwonił. I po tej sytuacji ten zarządca stał się dla mnie tak miły, i idzie mi tak na rękę, a pastor mi powiedział, nie bój się, jego Bóg już dotknął. Tak u nas Bóg działa. Mimo, że czasem się boimy, to On ma wszystko, ale to wszystko pod kontrolą. A ostatnio miałam kilka takich trudnych sytuacji z relacjami. I mówię, Boże, co chcesz mi przez to pokazać? Bo naprawdę nie wiem, bo były naprawdę trudne. Wiem, że mnie szlifujesz, wiem, że chcesz, żebym była święta, żebym była doskonała. I wyobraźcie sobie, że Bóg wyciągnął lęk, który wydawało mi się, że już go nigdy nie mam, że już dawno, dawno on gdzieś zniknął. Wyciągnął na wierzch taki lęk, który był bardzo głęboko. To był lęk przed odrzuceniem. Wow, ja już myślałam, że takich rzeczy nie mam, że nie interesuje mnie opinia innych ludzi, że w ogóle nie mam problemu z tym. A okazuje się, że te kolejne sytuacje, które nastąpiły, pokazały mi, że jednak jest coś w tym, że jeszcze mam coś do zrobienia. Panie Boże, oddaję Ci to teraz. Wiesz, że tylko Ty możesz to wziąć, bo ja sama z siebie nigdy bym sobie z tym nie poradziła. Wiesz, Panie. Jest kilka fragmentów, które sobie zaznaczyłam, ale nie wiem, czy jestem w stanie, bo nawet nie wiem, czy mam okulary, bo nic nie widzę znów. Jest właśnie fragment, gdzie Jezus chodzi też po jeziorze.
i Piotr idzie do niego. Nieraz też się czuję jak ten Piotr, że idę do Jezusa, ale ten wiatr gdzieś zawieje. A i tak spojrzę w tym kierunku i zaczynam tonąć, ale wiem, że Bóg jest. Jest przy mnie, Jezus jest tu. Mogę zawołać i zawsze w takiej sytuacji On przyjdzie. On zawsze jest. Panie, dziękuję Ci za te lekcje, które mi dajesz. Dziękuję Ci, że pokazujesz mi to wszystko. Dziękuję Ci za ten temat. Chyba najtrudniejszy temat dla mnie. Amen. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.